komuńscy i węgierscy. Jaruzelski nie był tym, nigdy nie był tym, za kogo chce się teraz przedstawić. Nie był przywódcą narodowym wybierającym mniejsze zło, nie był przerażonym patriotą próbującym uratować co jeszcze możliwe, ani nawet nie był aparatczykiem walczącym o swój stołek, jak wielu dzisiaj uważa, że należy o nim powiedzieć. Był po prostu sowieckim generałem w polskim mundurze. Człowiekiem, dla którego opcja sowiecka i rosyjska była czymś po prostu naturalnym. Jaruzelski nie boi się wybuchu społecznego w Polsce, dlatego że wkroczą tutaj wojska sowieckie i popłynie krew, a on sam ewentualnie mógłby mieć ograniczoną władzę, a nawet może stracić życie. On się boi wybuchu narodowego, bo wówczas Polacy mogą wygrać, a Polska może znaleźć się w obozie zachodnim i wejść do NATO. To jest ta straszliwa wizja, która towarzyszy panu towarzyszowi Jaruzelskiemu. Jaruzelski czuje się cząstką władz Imperium Sowieckiego, jak mówiła kiedyś Wanda Wasilewska, cząstką mirowych masztabów. Ona wtedy prosiła Stalina, nie wysyłaj mnie do Polski, ja bym chciała robotać pan mirowym masztabom. Tak mówiła Wasilewska w 1944 roku, gdy Stalin mówił, pojedziesz, pójdziesz do Polski, będziesz rządziła. Nie, nie, nie chciu, ja chciałaby robotać pan mirowym masztabom. I Jaruzelski jest z tej samej szkoły, z tej samej, można by powiedzieć, krwi, z tego samego sposobu myślenia. On nie może się pogodzić z tym, że Imperium Sowieckie mogłoby utracić Polskę. Cała reszta była tylko taktyką. Tak zresztą jest w moim głębokim przekonaniu do dnia dzisiejszego. Oglądając pana Jaruzelskiego na ekranach telewizji, mamy wrażenie, że mówi do nas dystyngowany, starszy, kulturalny, prosto trzymający się, dobrze mówiący po polsku przecież pan. Mamy zapomnieć, że był agentem sowieckiej informacji wojskowej, że był dowódcą KBW mordującego partyzantów walczących o Polskę niepodległą w Piotrkowskie, że był ministrem odpowiedzialnym za strzelanie do robotników na Wybrzeżu w 70 roku i za katastrofę stanu wojennego, a także za strzelanie do robotników Wujka w 1982 roku. A wreszcie, że patrzymy na laureata orderu Lenina i specjalnego orderu wręczonego mu przez prezydenta Putina w 2005 roku. Krótko mówiąc, Jaruzelski nie zmienił poglądów ani na Rosję, ani na Polskę, ani na Kościół i stan wojenny. Jaruzelski mimo swego wieku jest nadal ważnym symbolem opcji rosyjskiej w Polsce. Więc płaszczą się przed nim dziennikarze i wychwalają go lewicowi oraz liberalni politycy walczący dzisiaj o wielomilionowy elektorat postkomunistyczny. Dlatego nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem głos przywódcy Platformy Obywatelskiej wczoraj broniący Jaruzelskiego przed prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Januszem Kurtyką i przed Władysławem Frasyniukiem. Teraz kilka słów o taktyce, mianowicie o wojennych początkach pierestrojki. Sprecyzujmy, o jaką taktykę tu chodzi. Gdyż więcej w niej, jak się wydaje, jest podobieństw po dzień dzisiejszy, niż z pozoru się wydaje. Kluczem są słowa dotyczące spodziewanego przebiegu wydarzeń po wprowadzeniu stanu wojennego. Mówił Jaruzelski do Kulikowa tak, tu cytat. Robotnicy w zakładach mogą strajkować, tam panoszy się solidarność. Partia w zakładach sama nie będzie w stanie nic zrobić. Jednak, i proszę naprawdę posłuchać, bo są to słowa, myślę, że dla wielu z państwa, jednak strajki, mówi wówczas Jaruzelski, to jest 9 grudnia 1981 roku, jednak strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeżeli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne